Cześć kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj razem z Playmobil oraz ze Stworkiem będziemy na szalonej bezludnej wyspie, a tam kilka nieprzyjemnych historii, ponieważ ktoś nam przeszkodzi, a kto? Oglądajcie dalej. Razem z moimi przyjaciółmi Stworkami znaleźliśmy się przez przypadek na tej wyspie. Zgubiłem moich przyjaciół, nie mogę ich znaleźć. Kochani, pomóżcie mi! Muszę rozejrzeć się po wyspie i zobaczyć, czy ich tutaj gdzieś obok nie ma. Tutaj też nie ma. Czuję się bez moich przyjaciół tak samotnie. Cześć, Stworku! O, rety, jesteś! Tak długo cię szukałem, ale gdzie jest jeszcze jeden nasz kolega Stworek? Jestem taki zdenerwowany. Nie wiem, co mamy zrobić. No, ja też nie wiem, a szukałem już dosłownie wszędzie. Ale wejdźmy tutaj do środka. Może tutaj będzie. No nie, tutaj też go nie ma. Ale zobacz, widzę skarb. Zobaczmy, co tam jest. Ciekawe, co tam znajdziemy. No, ale poczekaj. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Przecież może ktoś tego pilnuje. Może tam jest coś niebezpiecznego w środku. Oj, coś ty. Chodź, zobaczymy. Jestem taki ciekaw. Zobacz, Stworku. Zamknięte. Musimy poszukać klucza, aby otworzyć tą skrzynię ze skarbem. Może masz rację, że to nie jest takie bezpieczne. Skoro jest zamknięte, to znaczy, że musi być tam coś pilnego. No to chodźmy dalej. Zobaczymy, czy może tam znajdziemy klucz. No tak, a przede wszystkim musimy znaleźć naszego Stworka. Pewnie jest teraz gdzieś sam i za nami tęskni. Ha, ha, ha! Już zawsze będziesz ze mną, Stworku. Mam wobec ciebie niesamowite plany, ale będziesz mój, tylko mój. Nikt cię nie odzyska. Wypuść mnie, proszę. Moi przyjaciele na pewno mnie szukają. Nie ujdzie ci to na sucho. O nie, nie mam mowy. Będziesz mój już na zawsze. Nie oddam ciebie w żadne inne ręce. Zobacz, Stworku, tam jest jakiś pirat. I chyba jest nasz przyjaciel w skrzyni. O nie. O rany, co my teraz zrobimy? Przecież ten pirat może też nas uwięzić. Nie możemy do tego dopuścić. No, ale przede wszystkim musimy pomóc naszemu Stworkowi. On jest tam sam, a nas jest dwójka. Chodź, musimy temu stawić czoła. Ale wiesz co? Zanim zaatakujemy pirata, znajdźmy coś, czym moglibyśmy się obronić. Masz rację. To może być dobry plan. Chodźmy. No, udało nam się. Teraz na pewno pokonamy pirata i uda nam się naszego przyjaciela uratować. Piracie, puszczaj naszego przyjaciela! Ho, 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 chyba nie myślicie, że tak łatwo wam pójdzie. Macie jedynie ogień, a ja mam pistolet. Wcale się ciebie nie boimy. Nas jest dwójka, a ty jesteś jeden. Zaraz zobaczysz. O, masz! O nie, mój pistolet! A, boli! Weź ten ogień! A! Wezmę pod warunkiem, jak oddasz nam naszego Stworka przyjaciela. On jest nasz, a nie twój. Nie pozwalaj sobie za dużo. Nie oddam. Mam wobec niego wiele planów. Poza tym zgubiłem gdzieś klucz do klatki. Nie mam jak uratować, uratować waszego przyjaciela. Znajdź klucz, ale już nie będziemy z tobą dyskutować. To my mamy teraz broń, a nie ty.
No dobrze, już idę do zamku szukać klucza. Dajcie mi chwilkę. No co ty, tak łatwo go puściłeś? Przecież on zaraz może przyjść po kolejną broń. Ojejka, w sumie nie pomyślałem o tym, ale poczekaj, przecież tu jest jego pistolet. Weźmy go, będziemy się mieli czym bronić w razie czego. Okej, już mam, ale ratujmy naszego przyjaciela. Stworku, wszystko w porządku? Cześć wam, jak dobrze, że jesteście. Na razie wszystko dobrze, ale pirat ma wobec mnie bardzo złe plany. Musicie mi szybko pomóc. Mam pomysł. Przecież mamy ogień. Możemy podpalić tą klatkę. Przecież ona jest z drewna. Stworku, uważaj. To się bardzo szybko może zapalić. Jak będzie dziura, uciekaj. Stworki, jesteście niesamowitymi przyjaciółmi, ale teraz chodźcie, uciekamy, bo pirat jeszcze nas dogoni. Kochani, to tyle na dzisiaj. Jeśli jesteście ciekawi, jakie odcinki będą później, zasubskrybujcie kanał. Jeśli podobał wam się filmik, czekam na łapki w górę. Jeśli macie jakiś pomysł odnośnie kolejnych bajek, koniecznie dajcie znać w komentarzu. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa!